Jak się wybić na TikToku? Zadawałam sobie to pytanie od dłuższego czasu, sprawdzałam, jakie algorytmy działają, co mogę robić, żeby film miał więcej wyświetleń, co ludzie chcą oglądać, co się klika. Dzięki tym moim krokom udało mi się uzyskać w kilku filmach prawie 1 000 000 wyświetleń, w jednym prawie 2 000 000 wyświetleń, a w kilku innych gdzieś po 40 tysięcy wyświetleń, 50 tysięcy wyświetleń, 500 tysięcy wyświetleń, 400 tysięcy wyświetleń, czyli tak troszeczkę już to rozkodowywuję i mam nadzieję, że uda mi się to bardziej pociągnąć. Dzisiaj podzielę się z Wami tymi sposobami, dzięki którym to osiągnęłam. W tym momencie obserwuje mnie na TikToku 32 900 osób, a polubień mam dokładnie 1 300 000 serduszek. Nie wiem, kiedy obejrzycie ten film, ale mam nadzieję, że do tego czasu zdążę podnieść tą poprzeczkę i więcej będę miała wyświetleń, więcej polubień i więcej osób mnie zaobserwuje. Zobaczymy, czy uda mi się wybić. Ten film będzie sprawdzianem tego, ale przejdźmy do rzeczy i powiem Wam, co robiłam, co się klika, co zauważyłam, że się klika, bo nie wszystko stosowałam, ale będę też stosować i wtedy mam nadzieję, że to mi pomoże, więc przejdźmy do rzeczy. Pierwszy punkt, żeby Twój film miał więcej wyświetleń, to muzyka, która jest na topie. Najczęściej jest to muzyka, która po prostu wyświetla nam się, gdy przeglądamy TikToki. Ta muzyka jest topowa, dużo osób używa tej muzyki i automatycznie TikTok podbija te wszystkie filmy, więc jeśli chcecie, aby Wasz film miał więcej wyświetleń, używajcie muzyki, która jest na topie. Drugi punkt to trendy, które są nieodłączne z muzyką, chociaż nie zawsze, ale trendy. Kiedyś to były trendy taneczne, ale teraz to już poszło dalej. Mamy różne trendy, chociaż zauważam, że ostatnio te wszystkie trendy opierają się na filtrach, ale nie zawsze. I przykładowy jeden filtr, który jest w tym momencie modny, gdy nagrywam ten film, to jest kapibara, czyli to zwierzę. Jest filtr, gdzie po prostu to zwierzę gdzieś stoi, jak włączymy ten filtr i od razu możemy dodać dodatkową muzykę, bardzo często ona się automatycznie włącza i śpiewa, Boże, ja Wam tego nie zaśpiewam, ale jest kapibara, kapibara i dużo marek zrobiło właśnie filmy związane, że idziesz, a tam na środku stoi kapibara i przykładowo zrobił ten film na przykład Rossmann. Te filmy wtedy cieszą się dużą popularnością, można je wykorzystać, na przykład, nie wiem, siadasz przy laptopie, chcesz obrabiać zdjęcia, a tam siedzi kapibara. No najróżniejsze rzeczy można wymyślać, aby swój biznes podnieść albo po prostu swój profil. I to jest jeden z tych trendów, który królował na ten moment, gdy nagrywam ten filmik. Dosłownie potrafiłam tak przywieć i było kapibara, kolejne kapibara, kapibara, kapibara i multum jest tych trendów. Naprawdę, one się cały czas zmieniają, niektóre te trendy są przez tydzień, przez dwa na TikToku, a miesiąc później lądują na Facebooka albo YouTube'a, więc skupcie się na TikToku. Nie musimy zawsze robić wszystkich trendów, ale one bardzo fajnie podbijają, sprawiają, że więcej osób nas obserwuje. Czasem ktoś zapisze nasz film albo go polubi, bo też chce wykorzystać tą muzykę bądź ten filtr i zrobić ten trend i potem o tym zapomina, bo w większości jednak tak jest, że zapominamy, ale wtedy to nam podnosi wszystkie statystyki. Trzeci punkt to story time, czyli po prostu opowiadanie, co nam się przytrafiło teraz bądź w przyszłości. Czasem niektórzy opowiadają na temat swoich randek, przeżyć, co ich spotkało, może jakieś wydarzenie, które utkwiło im w pamięci na wakacjach i takie filmiki najczęściej bardzo się klikają, ludzie uwielbiają słuchać, co się wydarzyło u innych. Czwarty punkt, mocno związany z poprzednim, to zasada 3 sekund, która może niektórych zdziwi, ale jest to zasada, gdy włączamy dany film, wyświetlamy go i bardzo często między 1 a 3 sekundy decydujemy się, czy obejrzeć ten film, czy przewinąć dalej. Niestety TikTok jest taką aplikacją, że scrollujemy, wszystko nam się szybko nudzi, więc musimy tego odbiorcę zainteresować, sprawić, żeby on chciał wyświetlić nasz film, obejrzeć. Dlatego jak na przykład zaczynamy story time albo o czymś mówimy, to nie możemy zacząć od tego, cześć, jestem Agata, albo dzień dobry wszystkim, bo ktoś bardzo często może scrollować. Jeżeli nie będziemy mieli pięknego make-upu, fajnego kapelusza, fajnej fryzury, coś, co po prostu sprawi, że ktoś będzie chciał obejrzeć ten film, coś, co utkwi, to niestety, ale przeskroluje dalej. I nieważne, co wartościowego, co ciekawego mieliśmy do powiedzenia, ten ktoś tego nie obejrzy i prawdopodobnie reszta osób też nie, więc automatycznie TikTok nie będzie tego promował. Piąty punkt, zaskakująco nawiązuje do trzeciego i czwartego punktu, to napisy na filmie. Nie chodzi mi o te generowane automatycznie napisy, tylko napisy, które możemy dodać na samej górze i nie są to napisy, które dodajemy w aplikacjach zewnętrznych, pamiętajcie o tym. Musi to być napis dodany na TikToku, dlatego, bo ostatnio TikTok zmienił troszeczkę swój algorytm i dzięki temu, że napiszemy na przykład test pomadki ble 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 albo recenzję obiektywu tru tu tu tu, ktoś wyszukując w aplikacji TikTok, znajduje też po tym napisie na ekranie po prostu ten, co dodamy, bo TikTok też skanuje wtedy to, co jest na wideo. Ale tylko właśnie dodane przez aplikację TikTok, bo zewnętrzne tak nie wyszukuje, sprawdzałam to. Dlatego jeśli chcecie coś dodać, to właśnie możecie napisać u góry, albo co mi się przytrafiło w Hiszpanii, napadli mnie we Włoszech. To odnośnie właśnie w story time. I pamiętajcie, aby dodawać te napisy,
one zachęcają ludzi, bo też w momencie, gdy oglądamy ten film, to musimy przeczytać najpierw. Słuchamy i czytamy, automatycznie wtedy oglądamy dłużej to wideo. Jak oglądamy dłużej to wideo, więcej osób może go obejrzeć, bo TikTok będzie promował. Aha, skoro Zbyś obejrzał to wideo, musi być ciekawe, to proszę, pokażemy też Zosi. I może to być właśnie napis, jakiś tytuł, jedno zdanie, które będzie opisywać naszego TikToka, bądź na przykład POV, czyli punkt widzenia tak zwany. Na przykład gdzieś widziałam ostatnio taki filmik, jak ktoś nagrał, stał przed oknem z kawą, pokazywał też widok przed oknem i było napisane coś w stylu: kładziesz się, gdy jest wiosna, a wstajesz, gdy jest zima. Coś takiego. Szósty punkt też odnośnie napisów, a dokładnie o słowie musisz, który jest stosowany jak taki magnes. Jeżeli napiszemy słowo musisz, musisz to mieć, musisz to zobaczyć, musisz tego się dowiedzieć, to nie musi być musisz to kupić, które zwiększa konsumpcjonizm. To może być na zasadzie musisz to wiedzieć, zanim rozpoczniesz studia. Musisz to wiedzieć, zanim pojedziesz do Włoch. Musisz to wiedzieć, musisz poznać te restauracje, musisz odwiedzić te miejsca. Takie też często poradniki, nie tylko zachęcające do kupna czegoś, ale słowo musisz. Siódmy punkt to testy. I nie zaskoczę tutaj nikogo, to są najczęściej testy produktów, elektroniki, no wszystkiego, co tylko chcecie. Możecie po prostu testować, pokazać jak działa i wtedy też musicie pamiętać, aby dodać napis na górze z nazwą tego modelu, że na przykład testujemy obiektyw taki i taki, testujemy aparat taki i taki, testujemy lokówkę i dokładną jej nazwę. Wtedy, gdy ktoś będzie wyszukiwać, znajdzie ten wasz film i jeśli nie chcemy pisać całej pełnej nazwy tej lokówki, numerów, możemy napisać po prostu tą podstawową nazwę, a w opisie dodać w hashtagach albo po prostu w opisie całą nazwę i też to będzie nam podbijać ten film, jeśli ktoś będzie chciał znaleźć coś więcej na temat tej lokówki, jak ją kręcić, jak wygląda, to nam podbije. Ósmy punkt to unboxing. Jest to też dobry pomysł na film, gdy odpakowujemy coś, nasze pierwsze wrażenie pokazujemy, jak to jest zapakowane. Ja naprawdę uwielbiam oglądać unboxingi. Nie tylko ze względu na to, że po prostu oglądamy, co tam jest. Bardzo dużą popularnością cieszą się te unboxingi, które są z nowymi produktami, które dopiero co wchodzą na rynek. Więc jeśli zdarzy się, że kupicie coś takiego, akurat jest to topowe, dopiero co wyszło z premiera i nagracie ten film, to naprawdę jest duża szansa na to, że jeśli dodacie wszystkie napisy, żeby ktoś miał jak to wyszukać. Dodacie to wszystko, dodacie dobrą muzykę, to ten film wam się podbije. Jest naprawdę duża szansa. Kto nie lubi oglądać unboxingów? W sumie niektórzy mogą nie lubić, ale dużo osób lubi oglądać unboxingi. 9 to haul zakupowy. Jak w przypadku poprzedniego też pokazujemy, co mamy, ale nie jest to otwieranie jednej rzeczy, tylko pokazywanie kilku rzeczy. I to mogą być najróżniejsze hole zakupowe, bo możemy pokazywać na przykład rzeczy do malowania, które kupiliśmy. W sensie, wiecie, sztaluga, malujemy kredki, farby, nie tylko hol zakupowy z Rossmana z kosmetykami, chociaż takie też się bardzo klikają, bo każdy się maluje, każdy używa kosmetyków i mogą być jakieś najróżniejsze hole zakupowe, naprawdę, najróżniejsze. Ludzie uwielbiają oglądać hole zakupowe, patrzeć, co kupiliśmy, pokazujemy dużą torbę i gdzie się pokaże hol zakupowy z Pepko, naprawdę to podbija. Uwielbiam, to jest kolejny typ filmików, który uwielbiam oglądać, hole zakupowe. To już jest bardziej konsumpcjonizm. 10 to interakcje z naszymi widzami, czyli jeśli wstawimy ten haul zakupowy albo unboxing i ktoś doda nam komentarz i będzie chciał, pokaż kolor tej szminki, pokaż jak działa to urządzenie, albo zada jakieś pytanie po prostu i mamy możliwość nagrania, to wtedy wchodzimy w ten komentarz, klikamy odpowiedź w formie wideo i nagrywamy film, pokazujemy o co tej osobie chodziło i bardzo często, naprawdę bardzo często jest tak, że ten drugi film ma bardzo dużo wyświetleń albo nawet więcej niż ten pierwszy. Bardzo często się to zdarzyło, jak na przykład klikamy i widzimy, że to jest odpowiedź do jakiegoś, widzimy ten właśnie komentarz i wejdziemy, to ten pierwszy film ma mniej wyświetleń, a ten drugi odpowiadający ma więcej. Co jeszcze? Dzięki tej odpowiedzi ten pierwszy film też będą ludzie wchodzić i oglądać, co nam podbije. Dlatego warto jest odpowiadać, pokazywać ludziom, jeśli chcemy zwiększyć ilość naszych wyświetleń. 11. Już o tym wspomniałam, ale jest to dosyć istotny punkt, czyli podpisywanie wszystkiego. Czyli w opisie możemy dodać jakieś pytanie, zapytanie, które nawiązuje do tego filmiku, czyli na przykład nagrywamy story time, co nam się przytrafiło we Włoszech i zadajecie pytanie, czy byliście kiedyś we Włoszech, czy chcielibyście odwiedzić Włochy, cokolwiek, jakkolwiek, albo nawiązujecie wprost dodatkowo jeszcze do tego filmu, bo jeśli nie napiszecie u góry Włochy, to też podbije wam ze względu na opis. I wtedy hashtagi też dajecie, storytime, Włochy, Italii i tak dalej, czyli pamiętajcie o opisach, hashtagach, wszystko co może po prostu być powiązane z tym filmem, żeby ktoś mógł go znaleźć. 12. punkt to się kocha albo nienawidzi.
I kilka jest kategorii, ale pierwsza kategoria to wyciskanie pryszczy. To są takie filmy, które coś ktoś robi, coś dłubie i my to oglądamy. I niektórzy naprawdę, ja lubię oglądać wyciskanie pryszczy, nieważne, lubię to oglądać. Patrząc po wyświetleniu tych filmach, nie tylko ja, nie tylko muszą być to wyciskanie pryszczy, może to być rysowanie, malowanie, robienie czegoś, czy po prostu oglądamy, jak ktoś coś robi. Tak? O, gotowanie jeszcze w to wchodzi. Najróżniejsze rzeczy, gdzie ktoś coś robi. Bardzo często można do tego dodawać napisy, składniki, przepisy w przypadku właśnie gotowania i to też ładnie podbije. 13. punkt, niezbyt oczywisty dla wszystkich, to nie kasujcie swoich filmików. Dlaczego? Już wam mówię. Jeżeli dodacie jakiś film i go skasujecie, to TikTok, no, tak pomyśli, a to było do dupy, to po co mam promować inne jego filmiki. Ale jeżeli, zwłaszcza jeśli dodacie ten sam film po chwili, to już w ogóle TikTok wtedy wariuje ten film, może pierwszy może mieć 50 wyświetleń, kolejny będzie miał 2, 5 albo nawet 0. Dlaczego? To są algorytmy TikToka, czy ktoś to zrozumie? Staram się, naprawdę staram się. Dlatego jeśli dodacie jakiś film, coś poszło nie tak, albo go nie chcecie, to nie usuwajcie go. Brońcie Panie Boże, wejdźcie w te trzy kropeczki po prawej stronie i tam widoczność postów prywatności. I wtedy jak macie po prostu widoczność postów wszyscy, to klikacie na tylko ja. I ten film jest tam, wiecie, u was w prywatnych, nikt go nie widzi, ale go nie kasujcie. Nie, nie kasujcie, brońcie Panie Boże, go nie kasujcie. 14. punkt to filmiki bardzo często mają więcej wyświetleń, wybijają się dopiero po jakimś czasie. Dlatego też nie warto, jak nie wybije się wam jakiś film, to go kasować albo ukrywać, zostawcie go, niech sobie wisi, bo jest szansa, że wybije się dopiero po jakimś czasie. Przykładowo ostatnio była drama pomiędzy Seleną Gomez a Hailey. I co się działo? Nie chodzi o samą dramę, chodzi o to, że po prostu algorytmy działały, podbijając wszystkie filmiki i z Hailey, i z Seleną. Selena ma swoją markę kosmetyczną Rare Beauty i dużo, naprawdę dużo filmów z testami tych kosmetyków podbijał algorytm TikToka, a niektórzy wykorzystali tą sytuację i dodawali specjalnie filmiki z testami, co też podbijało, bo ludzie wyszukiwali algorytmy. U mnie wybił się tak jeden film dodany pod koniec sierpnia, gdzie miałam właśnie POV i podpisane, gdy udaje, że jesteś księżną Dianą, a kupiłaś pierścionek z AliExpress, coś w tym stylu. I właśnie dodałam pod koniec sierpnia 2022. A jak dobrze wiemy, troszkę ponad tydzień później, bo 8 września zmarła królowa Elżbieta. Co, no, nie zrobiłam tego specjalnie, tak, ale spowodowało, że mój filmik się wybił po prostu, bo było więcej wejść w hasztagi z Dianą, Dianą Spencer, a ja dałam właśnie hasztagi Princess Diana, Diana Spencer, Diana Strings, coś takiego. Chyba tylko te trzy hashtagi plus ten opis właśnie. Zwykły filmik, gdzie pokazuję rękę z tym pierścionkiem, bo akurat naprawdę zamówiłam taki na AliExpress i mi się podobał, stwierdziłam, dodam takiego TikToka, nie wiedziałam, że ona umrze, ale po jej śmierci wyskoczyło. Film zdobył 315 tysięcy wyświetleń, ponad 36 tysięcy polubień i ponad 5 tysięcy osób zapisało go sobie na później. Kolejny mój TikTok, który się wybił, który ma, uwaga, bo 1 800 000 wyświetleń, był to nagrany taki troszeczkę głupkowaty film, gdzie po prostu nagram moją twarz, jeszcze tak, wiecie, druga broda. Idziemy po hit TikToka, pomadka Nivea. To pomadka jakiejś marki, nie pamiętam jakiej. Taki odcień blueberry, bardzo taki ładny, taki jagodowy. I dużo TikTokerek właśnie ze Stanów i z Wielkiej Brytanii testowały te pomadki, porównując, szukając tego zamiennika tamtej droższej. I właśnie ja stwierdziłam, że wykorzystam to, że to jeszcze nie dotarło do Polski i chyba formalnie nie dotarło, bo ten film, który nagrałam, właśnie miał 1 800 000 wyświetleń, prawie 90 000 polubień i prawie 6 tysięcy osób zapisało go sobie na później. Było multum komentarzy, ludzie pisali się, co to za hit, to zwykła pomadka, używałam jej ileś tam lat temu. I też to ludzie podbijali. Dużo osób też pisało, i po co pokazujesz, jak idziesz? Przecież mogłaś pokazać test, więc wykorzystałam właśnie ten komentarz, że mogłam nagrać test, czekam na test i nagrałam test tej oto pomadki. I dzięki temu, że odpowiedziałam na komentarz w formie wideo tej interakcji, uzyskałam ponad 200 tysięcy wyświetleń i blisko 11 tysięcy polubień. Ktoś mi napisał, żebym przetestowała jeszcze inną pomadkę i nagrałam, jak idę do sklepu, kupuję tą pomadkę i od razu ją testuję. I ten film miał, uwaga, uwaga, 158 tysięcy wyświetleń, prawie 10 tysięcy polubień i 500 osób go zapisało. Co jest naprawdę spoko wynikiem. Czyli kolejna interakcja. Ogólnie jestem osobą, która uwielbia dbać o włosy, najróżniejsze kosmetyki kupować, więc stwierdziłam, że pójdę do Rossmana i przetestuję wcierkę, której jeszcze nie testowałam i po prostu nagrałam, jak idę i biorę tą wcierkę. I ten film miał
prawie 1 000 000 wyświetleń. Polubiło go ponad 32 tysiące osób i zapisało na później prawie 8 tysięcy. Czyli te osoby też chciałyby kupić tą wcierkę. Ale żeby nie zostawiać tego, bo nagrałam też test, moje pierwsze wrażenie, czyli po prostu zaczęłam używać tej wcierki, bo ona tak troszeczkę rozgrzewa skórę głowy, więc nagrałam moje pierwsze wrażenie, użyłam jej, pokazałam jak ją używam, opowiadam o niej. I ten film obejrzało 55 tysięcy osób, polubiło prawie 1400 i zapisało na później 260 osób. I obiecałam też, że nagram za 3 miesiące aktualizację i nagrałam, 2-3 miesiące jakoś tak, nagrałam tą aktualizację, wtedy, wiecie, też znalazłam jakiś komentarz, który pasował. I ten film z recenzją miał ponad 554 tysiące wyświetleń, 38 tysięcy polubień i 6 tysięcy osób zapisało na później. Jakoś pod koniec listopada szukałam stylizacji sylwestrowych, sądzę, że nie tylko ja. I znalazłam bardzo fajne spodnie, stwierdziłam, że je nagram, bo naprawdę są świetne. I filmik uzyskał 963 tysiące wyświetleń, 32 tysiące osób go polubiło i 1700 osób zapisało go sobie na później. Czyli wiecie, pokazałam coś, co w tym momencie było na topie, czyli temat Sylwestra, bo mamy już prawie grudzień, czy ludzie już zaczną szukać tych stylizacji sylwestrowych, a to się naprawdę świeciło, słuchajcie, pięknie. 24 grudnia dodałam filmik z takim fajnym lakierem do włosów, który w zeszłym roku był na topie, wszyscy go wykupili, mi się udało go kupić. Pić, bo uwielbiam lakiery do włosów z brokatem i zaczął właśnie królować. W dzieciństwie takich używałam i w zeszłym roku był strasznie na topie, więc postanowiłam w tym roku też nagrać film. Poszłam po niego i dodałam też podpis: idźcie do sklepu, zanim wam wykupią. Oczywiście było multum komentarzy w stylu: i po co mówisz? Wtedy właśnie wykupią, gdybyś nie mówił, to by nie wykupili. Ale film ogólnie dziwnym trafem wybił się dopiero po Sylwestrze. Miał o wiele więcej wyświetleń po Sylwestrze i wszyscy pisali: dlaczego ja to widzę po Sylwestrze? I film miał ponad 560 tysięcy wyświetleń, 54 tysiące polubień, blisko 6700 osób zapisało to sobie na później. Jakoś niedawno przed tą całą dramą z Seleną i Hailey stwierdziłam, że kupię sobie róż od Rare Beauty, ale jako, że one są naprawdę drogie, to szukam jakiegoś zamiennika i gdzieś znalazłam film, też jedna osoba do mnie napisała i mi polecała jeden, więc stwierdziłam, że pójdę po ten róż, bo faktycznie mi się spodobał, jak testowałam, to był fajny i stwierdziłam, że nagram, jak wiecie, idę po niego dosłownie, czyli idę po zamiennik róża Rare Beauty. Też ludzie troszeczkę zaczęli kłócić się w tych komentarzach, co też nabija wyświetlenia, żeby nie było, oni się kłócą, to nabija wyświetlenia, gdzie właśnie napisałam, że zamiennik Rare Beauty, czy to jest to zamiennik Rare Beauty. Wiecie, zamiennik to jest po prostu coś, co ma zamieniać, bo coś innego jest albo za drogie, albo niedostępne. Czyli teoretycznie spełnia swoją funkcję i jest to też róż w płynie, jak właśnie tamte kosmetyki. I ten film wyświetlono 648 tysięcy razy. Polubiło go 47 tysięcy osób i zapisało na później 7300. Wszystkie te przykłady, które wam wymieniłam i wyświetlenia, kierowałam się nimi właśnie moimi radami, których wam wcześniej opowiadałam, czyli jest to takie jakby potwierdzenie tego wszystkiego, o czym mówiłam. I żeby nie było, nie wiem kiedy obejrzycie ten film, nie wiem czy uda mi się dalej nabijać właśnie wyświetlenia i różne filmiki wybijać, ale na moment nagrywania tego filmu obserwuje mnie na TikToku 32 900 osób i mam blisko 1 300 000 serduszek. Zobaczymy co będzie później, jeśli ten film obejrzycie rok później, sama jestem ciekawa ile będę mieć wyświetleń, czy uda mi się wybić, czy będę miała lepsze staty, czy na TikToku faktycznie łatwo jest wybić? Ja się staram, ten film niech będzie taką wizytówką, może nagram aktualizację, później zobaczymy. Ale ja kieruję się tymi radami, sami możecie sprawdzić jak mi idzie i sami możecie się nimi też kierować. Trzymam za was kciuki i mam nadzieję, że uda wam się wybić na TikToku. Do następnego!